Królem Chryste. Zawsze i wszędzie. Radio Chrystusa Króla i Stowarzyszenie Fides et Ratio zapraszają na 8. Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. Kongres odbędzie się w Gdańsku 18 czerwca Anno Domini 2016. Rozpoczęcie kongresu mszą świętą w klasycznym rycie rzymskim o godzinie 9 w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Gdańsku przy ulicy Długie Ogrody 19. Rozpoczęcie wykładów o godzinie 11. Miejsce kongresu, sala konferencyjna Domu Technika NOT w Gdańsku, ulica Rajska 6. Program kongresu. Ksiądz Dawid Pietras. Wykład pod tytułem Msza trydencka, a społeczne królowanie Chrystusa. Ksiądz prałat Roman Kneblewski. Wygłosi wykład Jedyność Chrystusa jako króla warunkiem sine qua non jego społecznego panowania. Doktor Stanisław Krajski. Wykład pod tytułem Filozofia i praktyka modernizmu w kościele. Przerwa na kawę około godziny 14. Drugą część wykładów rozpocznie ksiądz Jacek Bałęba. Wygłosi wykład Odzyskać wiarę katolicką, wybrane elementy. Ksiądz Marek Bąk. Wygłosi wykład Postawy katolików wobec zadań intronizacji Chrystusa Króla Polski. Profesor Mirosław Dakowski. Wykład zatytułowany Czy cywilizacja globalistów jest naturalnym rozwojem czy sztucznym piekielnym planem? Michał Krajski. Wykład pod tytułem Fundamenty społecznego panowania Chrystusa Króla. Następnie podsumowanie kongresu i panel dyskusyjny. Na zakończenie odmówimy akt intronizacyjny. Będzie to modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla kardynała Adama Stefana Zapiechy z roku 1927. Organizatorzy kongresu. Polonia w Chicago, zgromadzona wokół Radia Chrystusa Króla. Stowarzyszenie Fides et Ratio z Krakowa i Radio Chrystusa Króla w Łodzi. Więcej informacji na stronie www.radiochrystusakróla.pl. Zapraszamy Państwa serdecznie na Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Gdańsku 18 czerwca 2016 roku. Wstęp wolny. Serdecznie Państwa zapraszamy. Nie lękaj się, bracie, i podnieś swe czoło, bo światło Jezusa jest tu. Rozpal je mocniej, by świat naokoło wyśpiewał gloria Mu. Odważnie stań na skalę, On ukoi twój ból. I nie lękaj się wcale, bo Jezus Chrystus to Król Viva, Christo Rey. On wszystko zmieni, jest Panem tej ziemi, a viva Christo Rey, przyjaciel, brat i Pan. Więc bądźmy jak ziemi sól, krzyknijmy z całych sił, że Jezus to Król.